Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i mam dzisiaj dla Was specjalny vlog, specjalny unboxing, mam ze sobą nożyczki, będzie się działo. Moi drodzy, przyszła do mnie paczka, taka duża paczka od, no muszę tutaj powiedzieć, mojego widza. A jakiego widza? Zapytacie? Gadziora. Gadzior wysłał dzisiaj do mnie paczuszkę, powiedział, że jest to taka specjalna dotacja dla mnie, zaraz zobaczymy. Co mi wysłał? Znaczy ja w sumie wiem, co on mi wysłał, ale wy jeszcze nie wiecie, bo jeszcze paczka nie została otwarta. Jest naprawdę dosyć ciężka, spora. Oczywiście tutaj dane gadziorka mam wszystkie, teraz będę wiedział, gdzie go mogę znaleźć i gdzie go dorwać. Buhaha. Ja żartuję oczywiście. Wziąłem nożyczki, więc zaczynamy do roboty. Tak, koszulka w pierdolka, plus 10 do lounsu. O jeja, tyle taśmy. Jak ja to mam teraz unboxingować? Tak, no i oczywiście gadzior mi tutaj właśnie przesłał paczuszkę, ale z racji tego, że chciałem być właśnie miły i żeby zobaczył, jak właśnie niszczy jego pracę i dzieło, czyli jego taśmowego skilla, to właśnie zaproponowałem mu, że nagram unboxing tej paczuszki. On oczywiście się zgodził. Link do kanału gadziorka będziecie mieli w opisie na pewno, z racji tego, że w końcu no tak się rzucił tutaj taką mega dotacją, no to oczywiście czemu by mu się nie odwdzięczyć. Jeśli wpadniecie na jego kanał i walniecie jakimś subkiem i miłym komentarzem pod jego filmami, na pewno się ucieszy. A ja dalej próbuję i walczę. Zapewne będę trochę przyspieszał te momenty. Dobra, pierwsza krew przelana. Już tu paczuszka została. O, już widzę. Ja już widzę Sfenik. Nie wiem, czy wy widzicie, ale ja na pewno widzę. To znowu tutaj, aha, są dwie warstwy kartonu, matko gadzior, coś ty robisz z tą paczką. Tłuste panie. Ach, dobra. Siła, kolejna warstwa została odpakowana. Tak, ja tu ciągle nawijam, ciągle gadam. Muszę się zająć porządnie. Pierdolę. Boże, już prawie jesteśmy, już prawie, ja już widzę, wy jeszcze nie widzicie, ale ja już widzę. Tak blisko. Jeszcze tutaj, tak. I jeszcze tutaj i mamy paczkę już otwartą, ale nie mogę wam pokazać jeszcze, co to jest. Za chwilę, za momencik już się sami dowiecie, bo jeszcze tutaj mi trzyma jakiś kurde kawałek. No. Tak, nie przejmujcie się moim wyglądem, bo dosłownie przed chwilą wstałem, a paczka przyszła z samego rana i nawet nie miałem chwili, nie miałem nawet czasu, żeby z siebie za bardzo ogarnąć, więc jeśli by coś tutaj nie pykało, to przepraszam oczywiście, no i dobra. Trochę bym tutaj sobie jeszcze poprawił, żebym mógł ładnie wyciągnąć, żebyście od razu zobaczyli, co za szaleństwo, co tu się dzieje. No ja już jestem podjarany na walce, bo już widzę, co to jest i już mi się japa cieszy i już jestem radosny. Okej, czy mi się uda, albo zrobię jeszcze inny sposób. Zrobimy to w ten sposób, czekajcie. O, gadzior mi wysłał koszulkę! Ha! Gadzior, dzięki za koszulkę, zawsze o takiej marzyłem. Ja, to jest koszulka ochronna, żeby się nie pobijało w paczce. Wow, stary, no naprawdę, ale wyprać to chociaż mogłeś, to... Ja, ale zaiste koszulka. Numer jeden, robi skateboard. Ja, nie, żartuję. To nie jest to, co przyszło w paczce oczywiście. O, jeszcze gazety, gadzior, dzięki, w końcu będę miał co czytać. No, dobra, żarty żartami. O Boże, kolejna gazeta. Jezus Maria, środek W5 czyszczący. Patrzcie na to, Boże, 4,44. Musi tylko brać i kupować. Ha, nie, żartuję. Okej, widzę, że tutaj w pudełku mamy pełno rzeczy. Oczywiście one są tak tutaj zapakowane, żeby się nic nie stało. Ale spoko, tu trzeba się pozbyć folii, wszystkich ochrony, wszystkiego. Jeszcze was chwilę potrzymam w niepewności, jeszcze momencik, ale co to może być, moi drodzy? Ja już wiem, co to może być, uwaga, teraz będzie czary-mary i wyjeżdżamy z folii. O, czekajcie, jeszcze ta folia, żeby nie było, żeby było w pełnej okazałości, moi drodzy. Tam tararam, taram. Ale to jest cholerstwo ciężkie. Moi drodzy, PlayStation 3! Wow, szaleństwo, wszystko wiemy, już wszystko widać. PlayStation 3, wersja 350 giga, o ile się nie mylę. A mogę się mylić, nie, 320 gigabajtów. Przybliżę się troszeczkę do kamery, moi drodzy. Patrzcie na to, jakie cuda. Gadzior postanowił wysłać mi swoją konsolę, swoją Playkę trójkę, ponieważ on wiedział, że ja nigdy żadnej prawie konsoli nie miałem poza jakimś tam Pegasusem
wieki temu jakiś PlayStation 1 przez chwilę pożyczonym i postanowił wysłać mi swoją playkę, żebym mógł sobie pograć, żebym mógł sobie ograć tytuły, które są tworzone właśnie na PlayStation, jakieś The Last of Us, jakieś tam Heavy Rain, inne cuda. I nareszcie dzięki niemu będę mógł sobie zagrać i pograć i sprawdzić sam te wszystkie tytuły, więc naprawdę Gadzior, jeszcze raz ogromne dzięki. Jak powiedziałeś mi o tej takiej nietypowej dotacji, to myślałem, że to po prostu... No nie mogłem uwierzyć w to, że serio to zrobisz, a jednak. No i udało się, jest to Playka Trójka. Zarąbista sprawa, po prostu jestem niesamowicie szczęśliwy. Na pewno też nie ja, tylko cała moja naprawdę rodzinka, moja siostra już nie może się doczekać, aż odpalę Playkę i będzie mogła sobie pograć na niej. Tak śmiesznie nietypowo. Oczywiście do Playki Gadzior mi dorzucił tutaj komplet kabelków cały, folice takie zastępcze, jest cudownie. Giery oczywiście dostałem również, Grand Theft Auto piąteczka na Playce, na Playkę Trójkę, więc zajebista sprawa. Tutaj sprawdzę torebkę, bo tak, wszystko przyszło oczywiście w foliach bąbelkowych, w torebkach pełno papierów i wszystkiego. Do tego jeszcze dostałem pada, ole zaburzony, do Playki, więc będę mógł sobie pograć nawet na nim. No i oczywiście już na samej konsoli są zainstalowane gierki tam z PlayStation Store, o ile się nie mylę. No i to chyba wszystko, co tutaj mam w paczuszce, więc taki fajny zestawik. Fajnie to w ogóle wygląda, muszę przyznać. Oczywiście wszystko będziecie mieli z przybliżenia, z zoomem, więc moja nowiutka konsola, padzik giera, no po prostu cudownie, naprawdę mega. Jestem ogromnie szczęśliwy z tej takiej nietypowej bardzo dotacji. Tutaj widzę, że Gadzior coś napisał na pudełeczku. O, spoko, to mogę wam pokazać w sumie, to schowam resztę. Uwaga, uwaga. Dobra, od Gadziora zwanego Gaderiwem. Tylko teraz czy to zobaczycie na ekranie, może być ciężko, ale tutaj specjalna tutaj od niego kwestia, normalnie, no kurde, to nie mogę, jestem taki szczęśliwy, taki radosny, bo jest mi naprawdę tak fajnie. Tylko niestety właśnie problem w tym, że nie będę mógł sobie ograć aktualnie, ponieważ mój telewizor, po pierwsze coś mu się dzieje złego i jego wejścia i wyjścia średnio działają. Ale na szczęście zamówiłem sobie monitorek z HDMI i tak dalej, więc będę mógł sobie podłączyć pod monitorek tą Playkę i wtedy będę mógł ogrywać. Więc jeszcze raz dziękuję. No i co? I myślę, że koniec unboxingu. Mam nadzieję, że ten szybki unboxing wam się spodoba. Tutaj jeszcze tak sobie przytulę moje nowe dziecko, żebyście dobrze widzieli. No i to w sumie tyle. To taki szybki unboxing. Tak jak mówię, no, wbijajcie do Gadziorka, obejrzyjcie. O, w ogóle to moje światło w dzisiejszym unboxingu naprawdę szaleństwo po prostu. No, i tyle. Dobra, więc trzymajcie się. Ja idę sobie się pobawić tą Playką i tyle. No i do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. I cześć. Pa, pa.